Dzień dobry, panie Michale. Siema, cześć, panie Janie. Pan Michał, dobre rowery, czyli będziemy rozmawiali o rzeczach, a dzisiaj będziemy rozmawiali o rzeczach, które no, na kanale się chyba nie pojawiły, a szkoda, a myślę, że jest to coś, co dla wielu spośród nas jest ważne, czyli temat fotelików dla dzieci. Tak, dzisiaj odcinek typowo dla rodziców. Albo dla rodziców in spe. Jeżeli się spodziewacie, to też wam się przyda. Albo tak, jak nie wiecie, że się spodziewacie, to też wam się przyda. Foteliki. Z fotelikami temat jest bardzo prosty. Przede wszystkim musimy wybierać produkty markowe, takie, które jednak będą bezpieczne dla tych dzieci i tutaj bym jakoś nie oszczędzał na tym. Moim zdaniem taka półka, od której warto zacząć, to są okolice 200-250 zł od jakiegoś znanego producenta i wtedy rzeczywiście mamy pewność, że to jest sprawdzone ze wszelkimi atestami. I bezpieczne przede wszystkim. Tak? Żeby zachować tutaj wysoki poziom merytoryczny kanału, to jakie znasz najbardziej wiodące firmy produkujące foteliki, które mógłbyś polecić? No, firm jest sporo. Jest Polisport, jest Hamax, jest OK Baby i to są chyba tacy najbardziej znani producenci. Często też warto sobie zobaczyć, bo odpowiedniki powiedzmy różnych fotelików mogą się znajdować u innych producentów pod różnymi nazwami, a jest to cały czas ten sam produkt. I tak na przykład jest w przypadku fotelików Crossa, gdzie dla nich te foteliki produkuje Polisport. I tutaj w zasadzie jest to hiszpański producent, dosyć znany, sprawdzony. Nawet się z tym niespecjalnie kryją, bo loga nadal na sprzączkach są Polisporta. Więc tutaj na pewno z fotelikami Crossa raczej nie wtopicie. Co istotne, do takich markowych fotelików zawsze macie szereg wymiennych akcesoriów, czyli jeżeli coś się zużyje, potrzeba drugie mocowanie, bez problemu to dostaniecie na miejscu u producenta, który te foteliki jakby prowadzi. Czyli żeby zamocować fotelik do dwóch rowerów, nie musicie kupować dwóch fotelików, tylko możecie dostać mocowanie. Samo drugie mocowanie, ono kosztuje tam powiedzmy od 50 paru złotych do myślę stówki u jakichś takich rzeczywiście już bardziej high-endowych producentów fotelików. To, na co warto zawsze zwrócić uwagę, to są jakieś takie niuanse użytkowe tego, żeby te podnóżki były regulowane, tak jak na przykład w tym modelu, żeby jednak ta sprzączka była wykonana tak, żeby dziecko się nie mogło przypadkowo z tego wypiąć, czyli większość tych sprzączek, jeżeli naciśniemy to tak, jakbyśmy chcieli klasycznie to odpiąć, to nic z tym nie zrobimy. Trzeba sprzączkę wcisnąć z dwóch stron i dodatkowo jeszcze u góry i wtedy ona się odpina. Czyli potrzeba dwóch ogarniętych rąk, żeby to zrobić. Dokładnie, dokładnie. Dziecko podczas jazdy samo się z tego nie wypnie. Warto, żeby taki fotelik miał jakieś takie nakładki na pasy, żeby to się gdzieś tam nie wbijało. Wymienną tą okładzinkę, którą możemy zawsze przeprać. Wiadomo, że dzieci na fotelikach jedzą lizaki, lody, piją różne napoje, więc czasem przygody mogą być też gorsze. Dokładnie, ubrudzić albo i gorsze przygody. Fajnie, jak te szelki są też przepinane, żeby ten fotelik rósł razem z dzieckiem, żeby zaraz to nie było do wymiany. No i jakieś tam walory bezpieczeństwa, czyli jakieś osłony, żeby te nogi nie wylądowały w szprychach za chwilę, bo nie będzie to nic przyjemnego. Co do jakichś różnic jakościowych, jeżeli będziemy szli w górę razem z ceną, to wiadomo, że tych feature'ów w tych fotelikach zacznie nam się pojawiać trochę więcej. Bo jeżeli sobie już weźmiemy na przykład... Po chwili przerwy, którą Michał wykorzystał, aby udzielić fachowej dorady tak zwanej. Dorady? To ryba taka. Fachowa dorada. I po sprzedanych kolejno 10 rowerów wracamy do akcji. Tak jest. Skończyliśmy na fotelikach i co zyskujemy w foteliku wraz z zwiększeniem budżetu. Więc po pierwsze jakość tego. To wszystko będzie z dużo grubszych, fajniejszych materiałów. Pojawią nam się jakieś podłokietniki, pianki z takiego fajnego materiału, który w zasadzie możemy wrzucić do umywalki, przeczyścić to szczotą, bo jest to taka pianka gumowana, więc nie musi to jakoś tam długo schnąć. Kiedy przeczyści wam dziecko, wystarczy wtedy przeczyścić ściereczką. To jest duże ułatwienie. Dobry dowciap. Tutaj też pojawi nam się taka sprytna klamerka, którą wypinamy w bardzo podobny sposób. Natomiast pasy, jak zwrócicie uwagę, są już rodem jak z wyścigówki. Tak zwane są to pasy pięciopunktowe, tak? Więc to dziecko też będzie dużo lepiej trzymane gdzieś tam na boki, nie będzie nam się przewalało po tym foteliku. Coś istotnego dla rodziców, z tyłu fajna plastikowa kieszeń, która pomieści jakąś tam bluzę, kurtkę przeciwdeszczową czy chusteczki nawilżane.
To jest dosyć ciekawy patent. No i regulacja kąta pochylania tego fotelika, czyli zawsze możemy ten kąt troszkę zmienić, pochylić go o jakieś 15 stopni i dziecko sobie gdzieś tam może uciąć drzemkę, nawet więcej, 20 stopni zazwyczaj, to jest 15, 20, coś koło tego. Z ciekawszych patentów jeszcze samo mocowanie, o którym warto wspomnieć. Jeżeli fotelik wypinamy, to zielone bolce nam się chowają. Jeżeli fotelik jest odpowiednio wpięty, to te bolce nam się wysuwają. Wtedy mamy pewność, że fotelik wszedł nam do końca i na pewno przypadkowo się nie wyjmie, nie wysunie, nie wypnie. I tasiemka dodatkowo też do zabezpieczenia całości. Tak. I co jest ważne, o czym warto powiedzieć na koniec, ponieważ zawsze staramy się, żeby w tych naszych odcinkach poza konkretnymi produktami było też trochę wiedzy tak zwanej ogólnej, to jeżeli chodzi o foteliki, pamiętajcie o tym, żeby dobierać fotelik do roweru, a nie robić takiej sytuacji, w której kupujecie fotelik, zanim kupicie rower, dokładnie. Bo niestety, ale zdarza się tak, że do niektórych rowerów pewnych fotelików założyć się nie da. I to nawet może być tak, że powiedzmy, mieliśmy nieraz tak, że sprzedawaliśmy jakiś rower, dawaliśmy sobie rękę uciąć, że on do tego, ten fotelik z tym rowerem będzie grał, natomiast się okazało, że na przykład rozmiar ramy był XS i już był problem, bo tego fotelika na przykład się nie dało zamontować. Często też do fotelików są dedykowane dłuższe pręty, bo zazwyczaj kwestia niepasowania fotelika to jest długość właśnie pręta, który jest za krótki i na przykład zaczyna nam obcierać około, więc często na przykład w OK Baby mieliśmy tak, że sprzedawaliśmy fotelik razem z dłuższym prętem albo robiliśmy tam podmiankę 1:1, więc to jest też kwestia taka, jak mówisz, żeby najpierw kupić rower, potem szukać fotelika, bo no chyba, że jest opcja typu szwagier dał. To jest co innego, ale teraz, jeżeli wydajecie już te ciężko zarobione pieniądze, to warto pomyśleć nad, tak jak mówiliśmy, fotelik markowy daje możliwość dopasowania pewnych części do różnych typów rowerów, ale fotelik dopasowany do konkretnego roweru to pewność tego, że będziecie wiedzieć, że nie kupicie fotelika, który nie będzie przypadkiem nie pasował do waszego roweru. A te elementy, na które warto zwrócić uwagę, to rozmiary ramy, rower damski, rower męski, często tak. Wpływa na to, czy to pasuje i trzeba prowadzenie linek, prowadzenie dokładnie. Linek, no, bo tam jest czasem problem, jak jest górny ciąg, to czasem bywa słabo. Jest to śliski temat, więc warto to wziąć pod uwagę. No i myślę, że już podstawy, jeżeli chodzi o foteliki, wiecie. Foteliki tak. Crossa, co mieliście wiedzieć, też już wiecie. Jeszcze bym wspomniał, że warto jednak szukać tych fotelików, które są mocowane na pręcie. Nie bawić się w jakieś konstrukcje na bagażnik, na ramę. To jest piekielnie sztywne i rzeczywiście w ogóle się to praktycznie nie ugina, to dziecko nie ma żadnej amortyzacji i każdy jakiś zjazd z krawężnika, coś takiego, to tym dzieckiem po prostu telepie. Dzieci nie chcą tak chętnie w tym jeździć, jak w tego typu fotelikach. On się po prostu fajnie ugina, fajnie amortyzuje i daje też dużo komfortu. Dokładnie, tak. Trzymajcie się, do widzenia, cześć. Na razie, hej.